Cześć, hej, siemanko, dzień dobry. Witam Was w pierwszym odcinku projektu Letniej Szkoły e-sportowej. Ja jestem Dave, możecie mnie kojarzyć z podcastu Gadają o e-sporcie oraz różnych organizacji e-sportowych, po których się w Polsce kręciłem, ale ze mną jest również Tomek i mam nadzieję, że również powiesz nam troszeczkę o sobie na początek. No tak, moja osoba nie jest tutaj przypadkowa, bo będziemy dzisiaj mówili o związku e-sportu z socjologią. Mam na imię Tomek, nazywam się Marcysiak, jestem wykładowcą Uniwersytetu WSB Merito i jestem socjologiem. Ale to nie wszystko, ponieważ jestem także trenerem karate Kyokushin, a tą dyscypliną zajmuję się już od ponad 40 lat, więc pewnie będziemy mieli bardzo wiele wspólnych wątków w naszej rozmowie. Dave, może najpierw ja zapytam Ciebie o coś, bo moja wiedza może nie być tak dogłębna jak twoja w tym temacie, ale z tego co pamiętam, to takie pierwsze zawody e-sportowe, nie wiem czy wtedy można było to nazwać e-sportem, zaczynały się już w latach 70. i 80. a pamiętam, gdzie w domach miało się takie komputery jak Atari czy Commodore i wciąż pamiętam ten charakterystyczny dźwięk wgrywanego programu, żeby uruchomić jakąś grę. Jak wyglądały wtedy pierwsze rywalizacje sportowe? O matko, w 70 którymś roku to jeszcze nie wiem jak wyglądały, bo jeszcze mnie nie było, ale rzeczywiście słyszałem jakieś pierwsze historie o turniejach, czy to Tetrisa, czy jakiegoś ping-ponga takiego pierwszego e-sportowego. Ostatnio nawet chyba polski zawodnik zdobył Mistrzostwo Świata w Tetrisie e-sportowym. Ja z pierwszych turniejów e-sportowych, jakie kojarzę, organizowane gdzieś na uczelniach różnego rodzaju, to były mistrzostwa różnych miast, które potem się zamieniały w mistrzostwa województw. Nie mają one nic wspólnego z tymi turniejami, które we sporcie teraz, z którymi teraz mamy do czynienia. Gdyś po prostu zbierało się 10 chłopaków, grało na 10 komputerach i to na dobrą sprawę był ten turniej. To było wszystko, co organizator musiał przygotować. Będziemy się też pewnie mierzyć w trakcie naszego spotkania z pewnymi stereotypami dotyczącymi e-sportu. Na pewno. No i może zaczniemy od tego, że dawno, dawno temu dzieci bawiły się na podwórku, wystarczyły dwa tornistry, piłka, tak, i już był mecz. Natomiast dzisiaj to nie znaczy, że dzieci ze sobą nie rywalizują, czy nie mają ze sobą kontaktu, ale zmieniła się forma tej rywalizacji. Trochę jakby przenieśli się do domu, ale też głębiej, czyli do sieci. No tak, no bo na dobrą sprawę, czym różni się e-sport od sportu, albo bardziej, jakie podobieństwo to największe jest, czyli rywalizacja, bo na dobrą sprawę, gdyby tego nie było, to ani sportu, ani e-sportu by nie było. Ja osobiście również pochodzę ze świata sportu, trenowałem piłkę nożną, później długo sędziowałem, a więc wiem, co to znaczy rywalizacja. I myślę, że tylko z tego powodu e-sport gdzieś znalazł miejsce w moim sercu. Ja osobiście jestem uzależniony od rywalizacji, no i niestety nie uda się od tego uciec. Ale czujesz kontrolę nad tym uzależnieniem? No teraz już tak, to prawda. Kiedy jeszcze trenowałem piłkę nożną, to czasami muszę przyznać, że tej kontroli nie było i dużo więcej czasu spędzałem na boisku niż w domu. No tak, tylko że w domu można po prostu zgasić światło i dalej pracować, tak? No dalej rywalizować, prawda. Tak? E-sport jest na dobrą sprawę dużo łatwiejszy, jeśli chodzi o te, czy to o trening, czy to po prostu o granie. Gaming, e-sport. Możesz włączyć komputer i już jesteś w grze. Piłce nożnej trzeba było podzwonić po ludziach, trzeba było się zebrać, trzeba było mieć piłkę, trzeba było się zmęczyć fizycznie. To wszystko jest trudniejsze. No tak, ale jest pewna różnica. Być może ta granica jest bardzo cienka pomiędzy gamingiem a e-sportem. Mhm. Tak? W którym momencie gamer staje się e-sportowcem? No i to jest pytanie, czy gaming i e-sport są ze sobą aż tak bardzo połączone w tym momencie, bo na dobrą sprawę gamingiem można nazywać wszystko to, co się dzieje u ciebie w domu, czyli po prostu gra się rekreacyjnie. Można też gamingiem nazywać różnego rodzaju akcje związane z grami. E-sport to jest już ta rywalizacja, to jest 5 na 5, czy 1 na 1, czy zależy od gry, no bo wiadomo, Counter-Strike, League of Legends, możemy grać StarCrafta 1 na 1 właśnie. A gaming to po prostu wszystko związane tak na dobrą sprawę z grami komputerowymi. E-sport zaczyna się wtedy, kiedy wchodzi rywalizacja do gry.
odnoszę wrażenie, ponieważ też mam dzieci w takim wieku nastoletnim, że w pewnych aspektach pozostaje w tyle, że uczestnictwo w e-sporcie pozwala być na bieżąco z pewnymi nowościami w technologii czy w technologii cyfrowej, a co za tym idzie, pewnie młodzi ludzie, zaczynając zresztą bardzo wcześnie dzisiaj, nabywają pewnych kompetencji cyfrowych, które potem mogą się przecież przełożyć na doświadczenie jakieś czy korzyści zawodowe. No na pewno, na pewno. Ja mam 25 lat dopiero, a już się czuję zacofany względem młodych zawodników. Teraz zawodnik e-sportowy, który chce zrobić karierę, musi zaczynać w wieku 14 może lat już grać tak na poważnie. W takim wieku, jeśli się zacznie, można myśleć o prawdziwej karierze. Jeśli zacznie się później, to po prostu zabraknie czasu. Z tego też powodu ja też czuję, że wyprzedzają już mnie ci młodzi zawodnicy. Czy to chodzi o samą wiedzę o grze, czy to chodzi o wiedzę o e-sporcie, czy po prostu właśnie jeśli chodzi o taką umiejętność zarządzania tymi nowinkami technologicznymi. Wiadomo, wszystko związane z komputerem będzie się rozwijało. Socjologia to nauka o społeczeństwie w takim bardzo ogólnej definicji, ale też socjologia stara się odpowiedzieć na pytanie, jak tworzą się relacje między ludźmi, jak tworzą się grupy, wreszcie jak te grupy się organizują w inne grupy, jeszcze szersze, tak? Jakie powstają wokół nich organizacje, stowarzyszenia czy instytucje, wreszcie jak tworzy się pewnego rodzaju hierarchia w tej grupie. Czy e-sport nie jest czymś takim, co jest takim drugim społeczeństwem jakby w sieci, które dokładnie odzwierciedla te same cechy, które ma społeczeństwo na zewnątrz, tak? Czyli tworzy się struktura, są pewne grupy, tak? Są pewni liderzy pewnie w tym e-sporcie i to może być bardzo, szczególnie dla socjologów, bardzo fascynujący świat do odkrycia, chociaż wydaje mi się, że on jest bardzo mocno hermetyczny, zamknięty, że trzeba by naprawdę być w tym świecie od środka, żeby go lepiej poznać. No tak, w tym e-sportowym to na pewno. Prawda jest taka, że jeśli pierwszy raz odpali się jakąś transmisję e-sportową, to w większości przypadków kompletnie nie wie się, co tam się dzieje. Tak zrobiłem właśnie i miałem wrażenie, że jakby był komentator sportowy komentujący wydarzenia na przykład na meczu piłkarskim, tak, to emocje byłyby podobne. Tak, to prawda. Takie tytuły jak na przykład League of Legends, nawet jeśli komentator krok po kroku tłumaczyłby, co w tym momencie się dzieje, naprawdę od podstaw, to człowiekowi, który pierwszy raz wszedł na transmisję, ciężko by było zrozumieć, co dokładnie tam się wyprawia. Nawet wynik, który na górze gdzieś jest, to nie do końca obrazuje tak samo stan rozgrywki jak w sporcie tradycyjnym. Każdy z nas pewnie pamięta ze swojej szkoły podstawowej, czy może nawet trochę później, kiedy w trakcie lekcji na WF-ie nauczyciel, bądź nie mając jakiś pomysł na daną lekcję, proponował grę na przykład piłkę nożną. Tak? Pamiętam taki w zasadzie chyba negatywny obraz ze swojej szkoły, że i pewnie wielu z was się z tym będzie utożsamiać, że kiedy wybieraliśmy drużynę, to najpierw trzeba było wybrać dwóch najlepszych, którzy z kolei dobierali sobie następnych i niestety na końcu zostawał ten, któremu piłka przeszkadzała w grze, który tam walczył o życie, bo go stawiali na bramkę. No tak. I to też przekładało się później na jego relacje z kolegami, czyli na stosunek do niego. Czuł się często wykluczony, tak? Wydaje mi się, to jest intuicyjne takie moje przekonanie, że e-sport jest bardziej taki egalitarny, bardziej równościowy, daje większe szanse, żeby być kimś, tak? Zyskać jakiś szacunek czy uznanie. Pomijając właśnie ten element wyboru czy umiejętności związanych z takimi cechami typowo motorycznymi, jak w piłce nożnej. Zdecydowanie, a też we sporcie, w internecie, w gamingu, w grach komputerowych ogólnie dużo łatwiej uciec z jednego środowiska do drugiego, jeśli by się komukolwiek coś się nie podobało. Znaczy, czyli chodzi o to, że można szybko zmienić dyscyplinę sportową. Albo tak? Dyscyplinę sportową nawet znajomych, no bo prawda jest taka, że w internecie łatwo pozyskać nowe znajomości. Żeby zmienić szkołę, klasę, no to już się by pojawiały jakieś problemy, jeśli cokolwiek by nie pasowało. We sporcie nie trzeba podzwonić po osobach, żeby się znaleźć w jednym miejscu i grać. Wystarczy wejść do gry. Nie trzeba pytać rodziców, czy Antek dzisiaj wyjdzie tak pograć, jest, tak? Tak jest. Dave, posłuchaj,
w takim świecie realnym, nazwijmy to, czyli poza internetem, łatwiej mi rozpoznać pewne cechy subkultur. Na przykład skaterów, tak, czy punkowców, czy jakiekolwiek subkultury, bo one się wyróżniają w jakiś sposób. Czy e-sportowcy są w stanie się rozpoznać na ulicy? Czy oni są anonimowi? No na ulicy to byłoby pewnie ciężko, chyba że gdzieś jakiś element Ale może właśnie tą identyfikację jakąś mają w sieci. Może zdradzisz nam, po czym poznać w tej hierarchii takiego ważnego e-sportowca. Znaczy, ważnego e-sportowca, no to łatwo poznać, bo ponieważ każdy go zna już wtedy, tak? Jest osobą najprawdopodobniej sławną. W e-sporcie często mamy do czynienia z takimi mikrobitwami pomiędzy innymi tytułami e-sportowymi, czyli na przykład jeśli ktoś gra w League of Legends, to tak niezbyt się patrzy na ludzi grających w Counter-Strike'a, jeśli grasz w Counter-Strike'a, to niezbyt patrzy się na ludzi grających w Valoranta i tak w kółko. Mhm. Szczególnie jeśli te gry są jakkolwiek do siebie podobne, czyli na przykład FPS-y to jest Counter-Strike i Valorant. Jak się porozmawia z zawodnikami właśnie CS-a czy Valoranta, to oni nawzajem wymieniają się uprzejmościami. A więc da się to rozpoznać, aczkolwiek tak na ulicy, no to trzeba by było już bawić się w jakieś stereotypy, żeby czyli jednak jest to jakaś neo-wspólnota, tak, plemienna, no tak, w sieci. Ale właśnie to chyba jest największą zaletą często wymienianą przez graczy, że w internecie jest się tak półanonimowym człowiekiem i można uciec od tego, co się dzieje dookoła. Czasami sam na początku wspomniałeś o uzależnieniu. Mm-hmm. No tutaj jakby możemy dotknąć trochę tych negatywnych skutków nadmiernego po prostu siedzenia w internecie, ale przede wszystkim grania bez samokontroli. Tak. Wielu lekarzy właśnie już w tej chwili zwraca uwagę na to, że powstają, czy są identyfikowane pewne schorzenia charakterystyczne dla, można powiedzieć, kontuzje w e-sporcie. Tak. Co to jest kontuzja w e-sporcie? Nawet wczoraj jeden z największych e-sportowców w historii w ogóle e-sportu twierdził, że musi zrobić sobie przerwę. To jest faker w League of Legends, ponieważ ma jakiś problem z nadgarstkiem i ręką, bo gra już profesjonalnie blisko 10 lat i gdzieś odczuwa od jakiegoś czasu jakieś problemy, a więc te problemy z ręką na pewno będą się pojawiały. A takim chyba największą kontuzją związaną w ogóle z grami komputerowymi są niestety bóle pleców od siedzenia przy fotelach. Tak, właśnie też zawsze jak sobie o tym pomyślę, to chociaż na chwilę człowiek się wyprostuje. No ale to jest też problem związany i z pracą biurową, nie tylko w e-sporcie. Teraz już w zasadzie w każdej branży musimy mieć masę ludzi, którzy siedzą przed komputerem, odpisują na maile, są w tym świecie internetu przez cały dzień. Od czasu do czasu z pewną taką regularnością prowadzę badania wśród dzieci szkół podstawowych, gdzie na przykład pytam i chłopców, i dziewczynki, a kim chcieliby zostać w przyszłości. Mhm. I o ile wśród dziewcząt z reguły jest bardzo mało wskazań, że chciałyby zostać zawodowym sportowcem na przykład, to chłopcy dosyć często, co mnie nie dziwi zupełnie, tak, wymieniają, że chcieliby zostać piłkarzami. Tak? Natomiast nie pojawiło się jeszcze ani razu, żeby ktoś napisał, chciałbym zostać zawodowym e-sportowcem. Ten e-sport chyba wciąż jest taki trochę enigmatyczny i chyba traktowany trochę stereotypowo, na zasadzie siedzą sobie młodzi ludzie przed komputerem i tracą czas, tak? A przecież na tym można zarobić całkiem niezłe pieniądze. No zdecydowanie. Znamy wielu milionerów, którzy już po kilku latach na dobrą sprawę zostali milionerami, grając w gry komputerowe. I to nie tylko sportowcy, bo przecież chociażby streamerzy, którzy też zajmują się notabene graniem w gry, zarabiają gigantyczne pieniądze. I czy to ze współprac jakichś stricte marketingowych, czy to
po prostu z samego streamowania i tego, że ludzie wspierają ich, ich w internecie, czy to donate'ami, czy to jakimiś subskrypcjami ich kanału. Jak najbardziej, jak najbardziej. Tak, słyszałem, że nawet bardzo emocjonujące jest obserwowanie, jak ktoś nie może sobie poradzić z przejściem do następnego poziomu, właśnie. Zaczyna coraz więcej ludzi obserwować w napięciu, kiedy uda mu się wreszcie tą żabę pokonać. Całkiem niedawno mieliśmy ten przypadek Gucia, który walczył z żabami. No to już popkulturowe w pewnym momencie się stało, bo jednak na streamie, w którym gość nie potrafi przejść dosyć łatwego poziomu, jak ludzie w komentarzach mówili, zebrało się bodajże na raz około 60 tysięcy użytkowników oglądających, którzy go wspierali. W międzyczasie jakieś firmy próbowały się do tego podłączyć. Mieliśmy naprawdę gigantyczny ruch, a więc tak, ten e-sport gaming wywołuje gigantyczne emocje. Dave, praca socjologa to trochę taka praca polegająca na tym, że się więcej słucha niż mówi. Staraliśmy się tutaj wypośrodkować, chociaż mnie tak ciekawi ten świat e-sportu, że mógłbym słuchać jeszcze twoich opowieści bardzo długo. Ale pozwolisz, że zapytam cię jeszcze o dwie rzeczy. Powiedziałeś na początku, mam 25 lat. I teraz wyobraziłem sobie 13-latka, który jest już początkującym, ale no już troszeczkę obeznanym w tym świecie. Potem ma 16 lat, tak, może być już bardzo dobrym zawodnikiem i gdzieś tam na swojej drodze spotyka, ale wciąż jeszcze nie jest dorosły. Czy w tym świecie e-sportu istnieje coś takiego jak dzieciak, młody, dorosły, czy wszyscy jesteście równi? Od razu. Chodzi ci o to, czy jak się wchodzi do szatni, to czy starszyzna kogoś... Tak, jest. Okej. Okay. No nie, no raczej aż tak to nie, chociaż rzeczywiście zdarza się, że 16-latek gra w drużynie z 30-latkiem, no bo takie rzeczy mają miejsce, a to jednak jest 15 prawie lat różnicy, no to już robi swoje, tak? To jest Ale inne, wiesz, to jest ten szacunek, pokolenie. Nie? Do starszego kolegi, czy... No tak, tak. I tutaj rzeczywiście też ma to miejsce, aczkolwiek jest trochę bardziej rozmazany jednak, jeśli... Jest płynna ta granica bardziej, nie? Tak. Zdecydowanie. Jeśli wchodziło się do szatni piłkarskiej i miało się do czynienia z jakimś gwiazdorem drużyny, który już tutaj gra 20 lat... Ale no bo wy od razu mówicie coś sobie po imieniu, czy właśnie po jakimś pseudonimie, tak? Właśnie to chciałem powiedzieć, że tam było jednak tak, proszę pana, przepraszam, ja panu korki wypoleruję jak najbardziej. Tutaj jednak wchodzi się jak kolega do kolegi. Tu wchodzisz i już jesteś no kimś, tak? Już masz jakąś tożsamość, która nie jest już nadawana, tylko jakby sam ją chyba sobie nadajesz, sam ją określasz, czy nie? Czy ona jest nadawana przez grupę? Każdy jest tym ziomkiem z internetu, każdy ma swój nick. To też bardzo ułatwia, jeśli ktoś przychodzi z nickiem na koszulce i od razu można, tak jak do mnie, powiedzieć Dave. No, rzadko mi się zdarzało, żeby ktoś w środowisku sportowym, gamingowym powiedział do mnie na pan. Chociaż, panie Dave? Chociaż właśnie zdarzyło się kilka razy, że ktoś do mnie powiedział panie Dave'ie. No i to już w ogóle, nie dość, że brzmi dziwnie, to jeszcze do tego człowiek nie wie, jak się zachować w tym momencie, bo tutaj nikt, tutaj pan, to wszystko mieszało w głowie. Ale tak, tutaj raczej wszyscy od razu są na tej stopie koleżeńskiej. A to drugą rzecz, o którą chciałem cię zapytać, to udział dziewcząt, kobiet w e-sporcie. Dziewczyny czy kobiety w e-sporcie mogą rywalizować na równi z mężczyznami, mogą być takimi samymi przeciwnikami w rywalizacji. I jak się dziewczynom przebija przez ten, nie wiem, męski świat e-sportu, czy jednak bardziej otwarty? Znaczy, zacznijmy od tego. Nie ma na dobrą sprawę w e-sporcie takiego podziału, który mówiłby o tym, że kobieta nie może zagrać z mężczyzną w jakimś turnieju. A dużo kobiet sędziuje i komentuje? O, właśnie to jest ciekawe, bo zacząłeś od sędziowania i komentowania. Tamtych kobiet jest zdecydowanie więcej. Nie ma za dużo zawodniczek e-sportowych niestety dalej. Odbywają się co prawda turnieje stricte dla kobiet, w których
które są coraz większe i to lanowo. Nawet słyszałem, że niedługo ma odbyć się taki turniej w Paryżu. To się dzieje, ale znam sporo kobiet, które sędziują rozgrywki sportowe, znam kobiety, które działają w realizacji, które gdzieś tam na backstage'u pracują przy tych rozgrywkach sportowych. Tego jest coraz więcej. Też nawet w montażu, który w e-sporcie i gamingu jest dosyć ważny, sporo kobiet już się odnalazło. Jednakże nie słyszy się raczej historii o tym, żeby powstawały mieszane drużyny. Ciągle to jednak jest taki, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale ciągle uważany za męski kawałek internetu. No to jeżeli kiedykolwiek pojawi się taki kierunek studiów na mojej uczelni, co będę chyba w przyszłości zabiegał, bo to jest niezwykle ciekawe, co się dzisiaj dowiedziałem o e-sporcie, to z pewnością będę starał się promować to i nie tylko wśród chłopaków, co jest oczywiste, ale przede wszystkim wśród dziewcząt i wśród kobiet, żeby od samego początku jakby przyzwyczaić to otoczenie do tego, że to jest sport egalitarny, równy dla wszystkich i nie trzeba później zmieniać przepisów, żeby udostępniać komuś drogę do kariery sportowej, czy nawet do tej obsługi, co ty mówiłeś, nie? Czyli sędziowanie, tak? Ale żeby nie było, zdarza się nawet w Polsce, że mamy projekty stricte dla kobiet we sporcie. Mamy drużynę Anonymo, Valoranta, zresztą tutaj z jedną gier, którą letnia szkoła sportowa w tym roku będzie się zajmowała. Dziewczyny grają w zasadzie na najwyższym poziomie rozgrywkowym kobiet. Jeszcze się nie mieszają, ale tak, także takie projekty również powstają. Jest też Devil's Ones, organizacja, która również idzie w te właśnie drużyny kobiece. Tego trochę na polskiej scenie jest, a europejsko jeszcze więcej. Na koniec chciałbym coś życzyć, na przykład uczestnikom tej letniej akademii e-sportowej. No ale gdyby to miała być akademia piłkarska czy wioślarska, to chyba bym życzył dobrej pogody, tak, żeby nie padało. No tak. A tutaj chyba nie ma znaczenia, tak? Chyba się uda jakiś dach znaleźć, tak? Tam, żeby sobie pograć na komputerze, no ale słuchaj, no to jest jakiś początek przygody na pewno, tak? Letnia szkoła e-sportowa, czy to w League of Legends, czy to w Valorancie, będzie jakimś początkiem przygody dla wielu tych młodych zawodników, a więc życzymy im tego, żeby kiedyś mogli powiedzieć, że tak rozpoczęła się ich kariera. To byłoby cudowne, gdybyśmy my mogli za jakiś czas się spotkać i porozmawiać z tymi, których kariera zaczęła się podczas takiej letniej szkoły e-sportowej. Tak jest, a więc nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić was właśnie na letnią szkołę e-sportową organizowaną przez uczelnię WSB Merito. Dziękujemy za spotkanie, bardzo fajnie się rozmawiało, pozdrawiamy.